Mówiliśmy wczoraj o tym, jak to hasło, to wezwanie Pan z Wami realizuje się w naszym życiu i to bardzo konkretnie w życiu studenckim. Wczorajszą homilię poświęciłem podzieleniu się moim doświadczeniem świeżo odbytych studiów. Nie od strony intelektualnej, ale od strony samych przeżyć, które wtedy mogą towarzyszyć nam i które, powtarzam, mogą być naprawdę nośnikiem i takim kołem zamachowym dla naszej wiary, dla naszej więzi z Jezusem, dla naszego rozpakowywania daru chrztu. Ale oprócz tego życiowego kontekstu tych słów Pan z Wami jest jeszcze drugi kontekst, w którym teraz uczestniczymy, czyli kontekst liturgii. Liturgii, która jest takim uprzywilejowanym miejscem objawiania się Jezusa w sposób pewny i Jego działania także w sposób pewny, obiektywny. Zauważmy, że w każdej mszy świętej co najmniej 3 razy słyszymy to wezwanie. Najpierw przed Ewangelią, Pan z Wami, słowa Ewangelii, takiej, takiej, takiej czy takiej. Przypomnienie, że Pan jest z nami w swoim Słowie. Jezus jest w Słowie, On sam jest Słowem Bożym. Drugi raz słyszymy te słowa przed modlitwą eucharystyczną. Pan z Wami, w górę serca i tak dalej. Jezus jest z nami sakramentalnie. Jest z nami, zaraz Go będziemy spożywać. I wreszcie po raz trzeci słyszymy to wezwanie tuż przed błogosławieństwem. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Jezus, który jest z nami w misji, który nas posyła, który nie zamyka się tylko w samej liturgii, ale idzie z nami wtedy, kiedy opuszczamy Kościół i wracamy, czy do swoich obowiązków, czy do rodziny, do przyjemności, troski i tak dalej. Te 3 momenty, czasami jest to 4, tak jak dzisiaj i wczoraj na początku, ale ten moment zależy od księdza, jakiego wezwania użyje. Tamte 3 zawsze mają miejsce. Chciałbym dzisiaj Was zachęcić do tego, żebyście świadomie uczestniczyli w tych 3 momentach mszy świętej. Jesteśmy z nimi na pewno otrzaskani i pewnie nawet na nie nie reagujemy specjalnie. Od dzisiaj warto w ten sposób także czuwać w Adwencie. Ilekroć jesteście na mszy świętej, nastawcie się na te 3 momenty. One nie są momentami dekoracyjnymi. To nie jest tylko scenariusz liturgiczny. To jest rzeczywistość. Pan z Wami w Słowie, Pan z Wami w sakramencie i Pan z Wami w misji, w posłaniu, w powrocie do swojej rzeczywistości. Chciałbym zobaczyć, chciałbym razem z Wami zobaczyć to, jak te 3 momenty Jezusa w Słowie, w sakramencie i w misji są obecne w dzisiejszej Ewangelii także. Pan z Wami w Słowie. Taki jest kontekst dzisiejszej Ewangelii. Gdy Jezus nauczał, to wszystko się wydarzyło. Gdy Jezus nauczał, z jednej strony był śledzony przez faryzeuszy, przez ówczesny establishment. Gdy Jezus nauczał, to okazało się, że jest w nim moc uzdrawiania. Gdy Jezus nauczał, podeszli do niego przyjaciele z chorym. Gdy Jezus nauczał, zarazem rozgrzesza chorego. Gdy Jezus nauczał, Jezus naprawdę jest obecny w swoim Słowie. Gdy Jezus naucza, wtedy ma szansę, żeby dobrać się do nas. Ale o tyle, o ile Go słuchamy, to znaczy o tyle, o ile sięgamy do Jego Słowa. W naszym rachunku sumienia adwentowym, który Wam też od wczoraj proponuję, warto dzisiaj sobie postawić pytanie o moją modlitwę Słowem Bożym. Czy w którymś momencie mojego życia, wtedy, kiedy już stałem się nastolatkiem czy osobą dorosłą, czy zacząłem sięgać do Pisma Świętego? Niestety mam u nas w Polsce taki, moim zdaniem, zły zwyczaj, że Pismo Święte się wręcza na pierwszą komunię. Dziecko, które jeszcze wcale nie potrafi czytać, składać literek, a co dopiero tekst, który powstał 2000 i więcej lat temu. Właściwym momentem wręczania Pisma Świętego powinno być bierzmowanie. Wtedy, kiedy także nasza modlitwa powinna ulegać zmianie, z takiej formułkowej, wyuczonej, powinna stawać się modlitwą serca. Jak modlić się Słowem Bożym, tak żeby doświadczać spotkania z Jezusem, jak ma miejsce w dzisiejszej Ewangelii? Od strony teoretycznej jest to proste. Taka modlitwa ma tylko 2 założenia. Pierwszym z nich to jest matura z języka polskiego, czytanie ze zrozumieniem.
ilekroć sięgasz do Słowa Bożego, na przykład przygotowujesz sobie wcześniej Ewangelię z niedzieli, znajdujesz na aplikacji Pismo Święte czy na jakimś portalu, tylekroć zawsze warto sobie zadać najpierw pytanie, czy ja rozumiem ten tekst? Co się w nim wydarzyło? Kto jest obecny? Czasem dlatego trzeba sięgnąć, co jest przedtem, co jest potem, żeby poznać kontekst. I dopiero na drugim miejscu zadaję sobie pytanie, co ten tekst mówi do mnie? Staram się wczuć, wyobrazić sobie, że jestem członkiem tych wydarzeń, wyobrazić sobie twarze osób, ton głosu i przyłożyć to do siebie, jakie uczucia się we mnie rodzą, jakie wspomnienia, skojarzenia, może jakieś konkretne wydarzenia, może zaczynają ze mnie wychodzić pewne pragnienia, dawno ukryte, może jakieś pomysły, może coś się przypomina i tak dalej. To jest moment, w którym czytanie zamienia się w modlitwę, lektura staje się medytacją. I właśnie wtedy, kiedy tak się dzieje, Jezus zaczyna czytać w naszych sercach, w naszych myślach. Może nam sam zacząć zadawać pytania, może nas przenikać. Jak wygląda moja modlitwa Słowem Bożym? Kiedy pojechałem do Rzymu na swoje studia, zacząłem być jeszcze bardziej niezależny, zostałem w cudzysłowie pozbawiony duszpasterstwa, to bardzo rozwinęła się moja modlitwa Słowem Bożym, bo mogłem sobie na to pozwolić, żeby regularnie do tego Słowa Bożego sięgać, ustalić sobie nawet konkretną porę z dnia na dzień. Wasze życie być może jest na tyle uporządkowane, że jesteście w stanie zaplanować sobie taką modlitwę. Może być też tak, że oprócz studiów pracujecie albo macie inne zajęcia czy jakieś zobowiązania, które uniemożliwiają modlitwę codzienną Słowem Bożym. Ale i tak warto ją sobie przynajmniej raz w tygodniu zaplanować. Konkretny dzień, porę, zadbać o właściwe miejsce, o wyciszenie, wyłączenie telefonu, po to, żeby udostępniać się Jezusowi, ale także, żeby On mógł nam się udostępniać. Słowo Boże jest uprzywilejowanym sposobem kontaktu z Nim. Zauważmy, że Maryja, którą też czcimy w Adwencie jako naszą patronkę i Jan Chrzciciel, to są ludzie Słowa Bożego, głęboko w Nim zanurzeni. Znają je, znają proroctwa. I dlatego, kiedy Bóg do nich przychodzi, może korzystać ze słów Pisma Świętego. Podobnie może być z nami. Pierwszy moment. Pan jest z nami w Słowie Bożym. Nie bez powodu słyszymy to wezwanie przed Ewangelią. Pan z wami. Drugi moment, o którym wspomniałem, to moment modlitwy eucharystycznej. Pan z wami w sakramencie. I to jest ten moment, czy te dwa momenty dzisiejszej Ewangelii, w których Jezus przebacza i uzdrawia. Tego nie widzicie, ale ja w lekcjonarzu przed sobą mam nagłówek dodany do dzisiejszej Ewangelii. Chrystus uzdrawia duszę i ciało. Chrystus uzdrawia integralnie, czy jak się dzisiaj mówi, holistycznie, całościowo. W takiej też relacji chce być z nami, całościowej. Chce mieć dostęp nie tylko do tego, co jest naszym wymiarem moralnym czy duchowym, ale też do całego wymiaru naszego cielesnego, myślowego, relacyjnego i tak dalej. Całego, całych nas Jezus chce uzdrawiać. Całych. Ale zauważmy, że żyjemy trochę w czasach, w których ma miejsce pewna prawidłowość. Kiedy mówi się o Jezusie, który uzdrawia ciało, który nam towarzyszy, pomaga nam nosić nasze słabości, przed którym możemy przeżywać trudne uczucia, doznania, wspomnienia, zranienia i tak dalej, to jest w porządku. Wiele osób takiego Jezusa bardzo przyjmuje, bardzo czci. Ale kiedy Jezus zaczyna się dobierać do tego, co jest grzechem, jakąś nieprawidłowością, to wtedy pojawia się zgrzyt, taki jak w dzisiejszej Ewangelii. Nieraz takiego Jezusa nie chcemy. Jezusa, który jest jak plaster, jak balsam, tak. Ale Jezusa, który jest jak kolec, jak wyrzut sumienia, niekoniecznie. I dziś warto też zadać sobie uczciwie pytanie, czy pozwalam Jezusowi być Bogiem? Faryzeusze bardzo trafnie zauważają, tylko Bóg odpuszcza grzechy, tylko Bóg ma dostęp do grzechu. Czy ja pozwalam być Jezusowi Bogiem, Zbawicielem, Odkupicielem? Czy pytam nie tylko o to, kim Jezus jest dla mnie, ale też kim Jezus jest w ogóle? Po co przyszedł? Po co się wcielił? Po co przychodzi do mnie w Komunii Świętej, w sakramencie przebaczenia?
że pozwalam Mu być sobą. Nie tylko sam przychodzę taki, jaki jestem do Niego, ale i Jemu pozwalam się takiemu, jaki jest i po co jest przychodzić do mnie. I tu zauważmy, odpuszczenie grzechów nie jest tym samym, co przebaczenie, jest czymś więcej. Nawet jeśli ktoś nam przebacza, albo my komuś przebaczamy, to i tak skutki tego pozostają. Nie bez powodu nie mówimy o przebaczeniu w konfesjonale, ale o rozgrzeszeniu, czy o odpuszczeniu grzechów, albo fachowo o absolucji. To jest różnica taka, jak między wskrzeszeniem Łazarza, czyli powrotem do poprzedniego życia, a zmartwychwstaniem Jezusa w nowym ciele, ciele uwielbionym, który ma nowe właściwości. Przebaczenie mówi, wracamy do poprzedniego stanu naszej relacji. Nie chcę ci tego pamiętać. Nie chcę szukać odwetu. Rozgrzeszenie mówi, wchodzimy na nowy poziom. Dlatego do dzisiejszej Ewangelii zostało dobrane właśnie to pierwsze czytanie, którym mamy do czynienia z taką egzaltacją. Chromy wyskoczy jak jeleń, język niemych wesoło wykrzyknie, trystą zdroje wód na pustyni. Właśnie to się dokonuje wtedy, kiedy otrzymujemy od Jezusa przebaczenie, czyli rozgrzeszenie, coś więcej niż samo zapomnienie, czy samą decyzję o tym, aby nie pamiętać zła. To jest jakby nowe stworzenie. Naprawdę otrzymujemy taki dar, ilekroć przystępujemy do sakramentu pokuty. Naprawdę to się wtedy dzieje. Mówiłem wam o tym wczoraj w moim ostatnim 4-letnim doświadczeniu. Moment, w którym zacząłem zauważać w konfesjonale naprawdę Jezusa, który nawet jeśli nie potrafię się wysłowić po włosku czy angielsku, to On i tak zna moje serce i ja Go dopuszczam do Niego, tak jak potrafię, ale jestem w tym szczery i uczciwy. To jest moment zmartwychwstania, nowego wskrzeszenia, nabrania nowej mocy do życia. Dlatego Jezus mówi, że od uzdrowienia fizycznego ważniejsze jest to duchowe. I tu ostatni element. Pan z wami w misji, w rozesłaniu. Gdzie zauważamy to w dzisiejszej Ewangelii? Zauważamy to w tych kilku przyjaciołach, towarzyszach paralityka, nieszczęśnika. Pan z wami w misji, bo jesteśmy posłani po każdej mszy świętej, nie do jakiegoś zadania materialnego, wymiernego, ale żeby wnosić nową jakość w nasze relacje. Jezus dlatego odpuszcza grzech i uzdrawia, bo widzi wiarę tych osób. Nie tyle lituje się nad nimi, o, przynieśli swojego towarzysza, o, udało im się dostać do mnie, wpadli na pomysł, żeby dostać się przez dach. Ewangelista jest precyzyjny. On, widząc ich wiarę, rzekł. I tu chciałbym przez chwilę zastanowić się nad zjawiskiem przyjaźni w tych kilku osobach, które niosą paralityka i o których wiemy, że niosą go ze względu na wiarę w Jezusa. Osobiście zauważam symbol głębokiej przyjaźni. Przyjaźń, która dzisiaj jest bardzo niedowartościowana, a jeszcze w starożytności, w wysokim średniowieczu, to był najwyższy poziom relacyjny, na jaki możemy wejść z drugim człowiekiem. Czym jest przyjaźń, do której Jezus nas posyła i mówi Pan z wami w waszych relacjach? Po pierwsze, przyjaźń to jest relacja ze względu na cel. W przyjaźni zawsze patrzymy na to, co nas łączy, czy kto nas łączy. Często dzisiejsze relacje sprowadzamy tylko do jakichś doznań przelotnych. A tak naprawdę relacje powinny być uporządkowane ze względu na cel. I zazwyczaj przyjaźń zaczyna się od celu, którym jest użyteczność. Przydajemy się sobie nawzajem. I zazwyczaj jest tak na początku w relacjach, w które wchodzimy na studiach. Z kimś mi jest przydatnie, użytecznie. Ze względu na notatki, które pożycza. Albo że on jest na zajęciach, na których mnie nie ma i później może mi powtórzyć. Bo się orientuje w mieście, a ono dla mnie jest nowe. Bo jest rok czy dwa lata wyżej i może mi dać cenne rady. I tak dalej. Przyjaźń ze względu na użyteczność. Ale to jest tylko pierwszy poziom.
Drugi poziom to jest przyjaźń ze względu na przyjemność. Dobrze jest nam ze sobą. I to nie jakąś tanią przyjemność, ale tę bardzo głęboką. Nie jestem sam w życiu. Przynależę do kogoś. Nie mam poczucia osamotnienia. Ktoś jest przy mnie. Mam z kim spędzić czas. Bardzo ważne przyjemności, głębokie przyjemności, ludzkie przyjemności, o które także chodzi wtedy, kiedy studiujemy. Czy mam wokół siebie ludzi, z którymi wchodzę właśnie w takie relacje, przy których po prostu dobrze mi być, a im przy mnie? Bardzo ważny wymiar przyjaźni, ze względu na głęboką przyjemność, która dochodzi aż do radości bycia z drugim człowiekiem. Ale to jeszcze nie wszystko. Starożytni mówili, że jest jeszcze trzeci poziom przyjaźni, ze względu na cnotę. Przy drugiej osobie staje się lepszy i piękniejszy. Dzięki drugiej osobie jestem lepszym człowiekiem, łatwiej mi żyć dobrze, łatwiej mi właściwie wybierać, promieniuję dobrem. Najwyższy poziom przyjaźni, przyjaźni, która jest skoncentrowana wokół wspólnoty przeżyć. Są wokół mnie osoby czy osoba, przed którą mogę się otworzyć, podzielić tym, co przeżywam, podzielić historią mojego życia, podzielić tym, co piękne, pragnieniami, ale podzielić też tym, co trudne, zranieniami, których doznałem, z którymi wreszcie mogę się podzielić swoją wiarą, podzielić moją modlitwą, tym, czego doświadczam w relacji z Jezusem akurat, czy na przykład w relacji z Jezusem w konfesjonale. Przyjaźń ze względu na cnotę, na dobro moralne, na wzrastanie w wierze. To wezwanie: Pan z wami i idźcie, ofiara spełniona, idźcie, msza zakończona, jest właśnie wezwaniem do tworzenia takich więzi. I powiem wam, że kiedy wyleciałem na te moje 4-letnie studia, przez pierwsze 1,5 roku nie pozwalałem sobie na te relacje, bo miałem ich doświadczenie w Polsce i miałem dziwne, możecie się śmiać, dziwne przekonanie, że gdybym pozwalał sobie na takie relacje w Rzymie, to bym jakoś zdradzał tych przyjaciół zostawionych w Polsce. A może to jest doświadczeniem kogoś z was? Kiedy przyjeżdżacie na studia, pojawiają się nowe osoby w waszym życiu, ale macie już ważne osoby za sobą. Jak to pogodzić? Czas dawany jednym i drugim. Warto. Warto otwierać się na nowe relacje, które mają szansę stać się przyjaźniami. Sam mniej więcej po 1,5 roku to zobaczyłem, że prawdziwa przyjaźń jest otwarta na inne osoby. Prawdziwa przyjaźń nie jest symbiozą, takim zlaniem się. Prawdziwa przyjaźń jakby dostawia krzesło do stołu, czy zaprasza kogoś na kanapę, na której już siedzę. Jest otwarta. I jest moim skarbem teraz po tych 4 latach, że mogę powiedzieć, że z Rzymu wróciłem z 2 nowymi przyjaźniami. Jedną z kobietą, drugą z mężczyzną. Relacjami, w których mogę się otwierać, ja jako ja. Relacjami, w których ktoś jest zainteresowany tym, co przeżywam. Który jest zainteresowany moim spojrzeniem, moim imieniem, także moją modlitwą i moją wiarą. I oprócz adoracji, o której wam wczoraj mówiłem, regularnej spowiedzi, trzeci element, który pozwolił mi nie tyle przetrwać studia, ale rozwinąć się na nich wewnętrznie i rozwinąć się w relacji z Jezusem, to jest właśnie przyjaźń. Zachęcam was do tego, żeby w tym Adwencie także przyjrzeć się swoim relacjom, czy są wśród nich takie, które mogę nazwać przyjaźnią. I jaką? Tą użyteczną? Tą ze względu na przyjemność? Czy tą ze względu na cnotę, dobro moralne, na wiarę? Jest jasne, że tych ostatnich przyjaźni nie będzie wiele w życiu, bo one wymagają dużo czasu, dużo rozmów, otwierania się na siebie, a to następuje stopniowo. Nie da się od razu komuś zaufać. Ale te przyjaźnie są najtrwalsze. Naprawdę warto w nie inwestować. I takie przyjaźnie, zauważmy, otwierają nam też oczy na Kościół. Kościół nie jest czymś, z czym się nie stykamy na co dzień. Kościół to jest mój przyjaciel i moja przyjaciółka, z którymi łączy mnie wspólna wiara i mogę o niej mówić. Mogę się zwrócić z prośbą o modlitwę, mogę się podzielić doświadczeniem tej modlitwy. Możemy razem przyjść na mszę świętą, na adorację,
możemy razem się pomodlić. I to jest Kościół. Dla mnie osobiście to jest najważniejsza definicja Kościoła, wspólnota poszerzających się przyjaźni. I kiedy ktoś mi czasem mówi o różnych skandalach w Kościele, z którymi się spotykamy i które słusznie mają być piętnowane, to dzięki doświadczeniom przyjaźni ja nie wątpię w Kościół, bo mam wokół siebie ludzi, którzy wierzą i spotykają Jezusa i w których ja spotykam Jezusa. I dlaczego mam większe znaczenie przypisywać złu niż dobru, które jest na wyciągnięcie mojej ręki? Bardzo ważny dylemat, na który każdy z nas sobie jakoś odpowiada. Przyjaźnie więc są jakby sakramentalne. Nie w takim znaczeniu jak tych 7 podstawowych sakramentów, ale w tym znaczeniu, że odnoszą nas do Jezusa i w nich jakoś Jezus jest nam przekazywany. Właśnie to widzę w tych towarzyszach dzisiejszego paralityka. Przyprowadzają go do Jezusa, jakby dzielą się z nim największym dobrem, jaki mają. Tym dobrem jest właśnie sam Jezus. I też miarą prawdziwej przyjaźni jest to, czy ja chcę drugą osobę do Jezusa przyprowadzić w ten czy inny sposób. To też oznacza, że są relacje w naszym życiu, które trzeba jakoś odciąć. Albo w takim znaczeniu, że rzeczywiście przestaję mieć do czynienia, albo też wewnętrznie stawiam granice wpływowi drugiej osoby, która ma na mnie. Dziś akurat już raz homilię głosiłem do swoich kleryków, których staram się jakoś wychowywać w Podkowie Leśnej. I także im o tym mówiłem, żeby i w relacjach między sobą zwracali uwagę na to, które relacje mnie budują, a które nie. To jest bardzo ważny moment też wychowania samego siebie. Umieć postawić na przyjaciół i też umieć powiedzieć, na tych relacjach ja się sparzę, one mnie jakoś zatrują. Może się to wiązać z jakimiś trudnymi konsekwencjami, ale na tym też polega dojrzałość w wierze, żeby wybierać sobie te osoby, które mogą się stać moimi przyjaciółmi. Zbierzmy to wszystko razem. Jezus jest z nami w swoim Słowie i tu nas uzdrawia, przez to, że udostępniamy się Mu. Jezus jest z nami w swoich sakramentach, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii i pokuty. Tutaj naprawdę Go przyjmujemy do siebie i tu naprawdę nas stopniowo uzdrawia. Uzdrawia o wiele więcej, niż możemy sobie nawzajem przebaczyć, bo On nas rozgrzesza. I wreszcie Jezus jest z nami w naszych więziach, zwłaszcza w przyjaźniach. Tutaj też nas uzdrawia poprzez siebie nawzajem. To, że mamy relację z Jezusem osobistą na modlitwie, to jedno, ale ta relacja nie da nam spojrzenia drugiej osoby, nie da nam jej dotyku, nie da nam jej wyczucia takiej fizycznej obecności obok nas, nie da nam głosu, który słyszymy i może nas wspierać, radzić, czasem upominać. To nam da relacja z żywym człowiekiem obok mnie, w którego wciela się także Jezus, którego mogę nazwać swoim przyjacielem.